Asystent trenera reprezentacji polskiej kilka dni po meczu z Irlandią pojawił się w Tychach. Jak pan ocenia przebieg konferencji organizowanej przez Tyską Akademię Piłki Nożnej? Bardzo mi się podoba, ze względu i na atmosferę, i na treść dzisiejszych warsztatów. I myślę, że najważniejsze jest to, żeby trenerzy wychodząc stąd zostali zainspirowani do czegoś, co mogą później tworzyć na swoim gruncie. W każdym razie zauważyłem wiele pozytywnych takich aspektów. Mówi trener o pozytywnych aspektach. Jak właśnie te pozytywne aspekty wpływają na dalszą pracę obecnych tutaj trenerów? No przede wszystkim to, co podkreśliłem przed chwilą, zainspirowanie, wskazanie na pewne pomysły, na podzielenie się i swoimi spostrzeżeniami na temat piłki. I jest okazja również do rozmowy, wymiany jakichś poglądów. To na każdym poziomie jest ważne, więc ta konferencja również ma taki cel. Poziom organizacji, poziom wykładu zadowala pana? Ja tu nie przyjechałem w kategoriach oceniania innych ludzi, tylko w kategoriach właśnie takich, żeby zobaczyć, że ludzie tu pracują, że im się chce, że mają entuzjazm w sobie i to tak naprawdę dla mnie jest cenne. Tyska Akademia istnieje od 2011 roku, jest trener na bieżąco z wydarzeniami? W pewnym sensie tak, ponieważ tutaj można powiedzieć, w jakiś sposób współuczestniczyłem w tworzeniu tego i tak z pewnej odległości się cały czas przyglądam. Widzę, że dobrze się to rozwija i to cieszę, myślę, że mieszkańców tych Tychów również.